15 zł 46 groszy tyle wynosi dzienne minimum egzystencji dla jednej osoby w polskiej rodzinie. Za te pieniądze kupić trzeba nie tylko jedzenie, ale także ubrania, leki, opłacić mieszkanie czy rachunki. Słowem, przeżyć. Sebastian Ogórek, Statystyka. Co to jest minimum egzystencji? Rokrocznie wylicza je Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Sprawdza, ile musimy mieć pieniędzy, by móc się utrzymać bez uszczerbku dla naszego zdrowia. Jeśli myślicie, że za te 15 zł dziennie żyją w Polsce tylko bezdomni, to znaczy, że nic nie wiecie o swoim kraju. Poniżej minimum egzystencji żyje w naszym kraju co 15 rodzina. Statystycznie w klasie Twojego dziecka jest dwójka niedożywionych uczniów. W sumie w skali całego kraju problem dotyczy ponad 900 tysięcy rodzin i 2,5 miliona Polaków. W ostatnim roku minimum egzystencji dotyczyło 6,5% polskich rodzin. I wbrew pozorom to niezła informacja, bowiem przez kilka lat odsetek wzrastał. Na wykresie widać nie tylko wahania liczby osób żyjących poniżej progu ubóstwa, ale także dynamikę polskiego wzrostu gospodarczego oraz relację naszego PKB na osobę względem średniej unijnej. Niestety widać wyraźnie, że dane się rozjeżdżają. Oznacza to, że nie wszyscy Polacy na wzroście gospodarczym korzystają w równy sposób. To, czy jesteś biedny czy nie, w znacznym stopniu zależy od tego, gdzie mieszkasz. Dużo większe prawdopodobieństwo życia poniżej minimum jest na przykład na wschodzie kraju. Na Mazurach czy w Świętokrzyskiem ubóstwo obejmuje co 10. rodzinę. Widać też, że im bardziej zurbanizowany teren, tym osób żyjących poniżej granicy minimum egzystencji mniej. Świetny przykład to Mazowsze. Dla województwa wskaźnik wynosi 4,1% osób, ale już wydzielając Warszawę, obniża się do blisko 6%. Spójrzmy, jak liczy się samo minimum egzystencji, bo de facto jego wysokość jest inna na Śląsku niż na Lubelszczyźnie. Na przykład na Podkarpaciu wynosi tylko 14,5 zł dziennie, czyli złotówkę mniej niż średnia. Jak już zauważyliśmy, ubóstwo jest uzależnione od województwa. Jednocześnie inne jest dla osoby samotnej, pary, rodziny z dwójką dzieci itd. Mniejsze jest także dla tzw. gospodarstw emeryckich. To właśnie dla dwójki emerytów jest najniższe. Wynosi zaledwie 430 zł miesięcznie na głowę. Dodajmy jeszcze raz, to nie są wydatki tylko na jedzenie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych szacuje także i to. W przypadku pary emerytów jest to jedynie 5,91 zł dziennie na osobę. Słowem równowartość 3 jogurtów. W rodzinie 4-osobowej wynosi 7 zł, czyli nie jest to nawet koszt zakupu kebaba. Osoba samotna na ubrania wydać może 20 zł miesięcznie. To nawet nie jest koszt zakupu najprostszego t-shirta w sieciówce. I to mimo promocji. Dwójka emerytów w aptece razem wydać może maksymalnie niecałe 30 zł miesięcznie. Na koniec jeszcze raz przypomnijmy, że za mniejsze niż minimum pieniądze utrzymać musi się 2,5 miliona Polaków. A co gorsze, większość tych osób to rodziny wielodzietne.